ciągle o nim mówi. Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam was do kolejnego odcinka w grze Hitman Rozgrzeszenie. Kontynuujemy od ostatniego miejsca, w którym żeśmy skończyli. Wyeliminowaliśmy Wade'a, no i lecimy dalej. Miał ważny powód, żeby mnie tu ściągać. Hej, chcę zaproponować swoje usługi. Wiesz, to twoje porwanie, zdaje mi się, że masz blade pojęcie, jeśli w ogóle z kim zadziera. Ptasiek, nie wiedziałem, że ci zależy. Pozwól, że rzucę okiem. Czy to twarz kogoś godnego zaufania? Do mnie żyje. Załatwił to pan Whistle. A to oznacza, że potrzebujesz nowej wtyki. A kto jest lepszy w takich rzeczach ode mnie? Dobrze mówię? Nie, ptasiek, źle mówisz. Bo widzisz, mam dziewczynę. A to oznacza, że cię nie potrzebuję, nieprawdaż? Czekaj. Spokojnie, wyluzuj. Posłuchaj mnie. Nic nie rozumiesz. Chcesz tego, kto daje najwięcej? Więc pozwól mi przygotować zrzut. To moja praca, stary. Oj, ptasiek, myślisz, że nie potrafię wyśledzić, do kogo dzwonisz? Jaki piękny dzień. Ptasiek, kim jest... jak ona się nazywa? Jade. Kim jest Jade? Pierdol się. Zła odpowiedź. Boże, kocham ten kraj. Można zostać kim się chce, jeśli oczywiście ma się dość jaj i rozumu, by to zrobić. Dobrze. To suka z agencji, niski poziom. Agencji? Twierdzisz, że Victoria ma coś wspólnego z agencją? Tak! Puścić go. To są bardzo niebezpieczni ludzie, stary. Jeśli z nimi zadrzesz, znajdą cię. Ale jeśli pozwolisz mi być w środku, nie rozumiesz? Jeśli była dla nich na tyle ważna, by wysyłać po nią pierdolonego hitmana, nie rozumiesz, że musi być warta miliony, miliony. Aha, dobra, spróbuję. Tym razem masz szczęście, ptasiek. Bardzo się przydałeś. Ale jeśli zobaczę jeszcze kiedyś twój szczurzy ryj, pochowam cię tu obok ojców założycieli. Obiecuję ci. I wiesz, że dotrzymam obietnicy. Jasne. Myślisz, że usuniesz mnie z akcji? Cóż, stanie się coś innego, chłopie. Mam dla ciebie surpresa. Właśnie tak. Mam niespodziankę dla wszystkich. Thank you.
Hej ty, piękniciu! Podejdź tutaj. No i tutaj zaczyna się nasza misja. Musimy dotrzeć do barmana. Nie bardzo wiem, o co chodzi jeszcze, ale... spróbujmy się tutaj co nieco rozejrzeć. Butelka. Siema, jak leci? Zawodowa, ty, słuchaj, to jest dziwne. Dzięki, u mnie wszystko w porządku. Za... u ciebie? No, no wiesz. Rękę? Aha. Czyli bramkarz nie jest tutaj do nas przychylnie nastawiony. Co się dzieje? Chodź, już ja ci wypoleruję te balony. No, teren prywatny. Czyli tu też nie możemy przejść. Te cycki są prawdziwe? O, tutaj? O, tu możemy. Patrzcie, czekajcie, tu jest gość. Spróbujmy. Może akurat się uda? Dobra, udało się. Przebierzmy się szybciutko. I ukryjmy go gdzieś. Nie wiem jeszcze gdzie. Chyba tu nikt nie... O! Tutaj możemy chyba go ukryć. Mam nadzieję, że tu nikt nie będzie wchodził. Otwórz. Czy nam kij baseballowy będzie potrzebny? Chyba niekoniecznie. A co to? To powinno wywołać jakąś reakcję. Ale jaką? No, próbujemy! Czego szukasz, przybłędo? Popadł? Skurwysyn! Cipa, a nie Harlejowiec! Kogo nazywasz cipą? Czyli żeśmy rozpętali tutaj jakąś... potyczkę, bijatykę. Co, my mamy walczyć? No nie wierzę. No nie chciałem tak, żeby to tak wyszło. Masz przejebane! Wow! Co mu się stało? Ostatnio jakiś... złoczyńco. O mój Boże, jak się stąd wydostaniemy? Gdzie jest lisa? Weźmy. Ktoś wie, dokąd poszła lisa? Karta dostępu? Nie chciałem tutaj wywoływać burzy, powiem szczerze. Czujesz psa? A, czy to smród psiej sierści? Tak, to chyba to. Co cię nauczył walczyć? Baba? No nie, no teraz ze wszystkimi będziemy musieli walczyć. Naciskam Q, no i co? Kojebca, wszystko się na mnie wylało! No proszę, czy to nie przypadkiem strażnik Teksasu? O? Masz swojego pick-upa? O, kopnij go, Budo! No nie... Koleżko, moja babcia napierdala się lepiej od ciebie! Wracaj tam! Pierwszy raz cię tak jakiś łysy facio! Chloe? I co z tym wsparciem? A dobra, świetnie. Ktoś powinien wezwać policję, no tak, zrobisz się z tej Petsonowi, żeby wziął paralizatory. Gaz łzawiący, pieprzowy, to wszystko, co zadaje ból. Tak. Musi być gorzej, bo z nim będzie lepiej. Ładna odznaka. Wszyscy się ze wszystkimi biją. No tego nie spodziewałem się, powiem wam szczerze. Czekajcie, jakbyśmy się przebrali za niego. Pieprzyć go, to zwykła cipa. Co nam coś da? No nie.
Dotarliśmy do barmana. No nic, porozmawiajmy z nim może. Oczywiście nie będę go bił. Koleś, koleś, ja tu tylko pracuję, kumasz. Proszę, nie krzywdź mnie. Fryzjer! Codziennie, w samo południe! Hej, ziomek, jak tam życie na wsi? Miejscowi cię lubią? Czemu nie wpadniesz do sklepu z bronią McGarmonda? Mam dla ciebie mały prezent powitalny. O! To już tyle, tak, w tej misji? No dobrze. To tym razem był bardzo króciutki odcineczek. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.